Powiedzieć, że to kobieta rakieta, to nic nie powiedzieć. Oczywiście jest to Iga Świątek. I zapraszamy tatę. To, co Iga zrobiła, to faktycznie było pewnym rodzaju szaleństwo. No, udowodniła od 4 kwietnia, kiedy została liderką WTA, że to jej kompletnie nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, właśnie wtedy przyspieszyła. Ja przyznaję się, jako ojciec, Iga mi mentalnie i sportowo uciekła. No, gdzieś na jakieś dobre parę miesięcy, zanim ją, powiedzmy, gdzieś tam dogoniłem i żeśmy, no, powiedzmy, znaleźli jakieś wspólne takie porozumienie, no, rozpędziła się dosyć mocno. No, mam nadzieję, że to będzie nie pierwszy, nie ostatni raz. Bardzo dziękujemy. Ja nie trzymam ręki w kieszeni, dlatego że jestem niekulturalny, tylko dlatego, że państwo nawet nie wiedzą, jak bardzo wyrównane głosowanie to było, do tego stopnia, że musieliśmy drukować 3 etykietki do pucharu. I tak, 3 miejsce zajęła Urszula Łoś. Wielkie brawa. A 2 miejsce przypadło Tamarze Czumer-Iwin, co znaczy, że panie zdominowały tegoroczny plebiscyt. I bardzo dobrze. It's like, yeah.